85. edycja Tour de Suisse, czyli wyścigu dookoła Szwajcarii. Wyścigu, który no, kiedyś był znacznie bardziej prestiżową imprezą. W ostatnich latach gdzieś schowany za kryterium du Dauphiné, ale przecież Szwajcaria no, to taka kolejna odsłona tej próby generalnej przed Tour de France i nie wszyscy kolarze, którzy chcą startować w Wielkiej Pętli, pojechali na Dauphiné. Niektórzy wystartują w Szwajcarii, jak chociażby Richard Carapaz, który no, przygotował się nieco innym programem niż jego koledzy z ekipy Ineos. No ale do kolarzy zaraz dojdę. Szwajcaria jest jedną z najstarszych etapówek w kalendarzu. Pierwsza edycja tego wyścigu została rozegrana w 1933 roku i wygrał wtedy Max Bulla. Austriak, który no, wsławił się innym dokonaniem. Wsławił się tym, że w 1931 roku wygrał trzy etapy Tour de France, startując jako turysta. Właściwie tak ta kategoria była wtedy nazywana, bo ci najmocniejsi kolarze startowali w reprezentacjach narodowych, natomiast pozostali startowali właśnie jako turyści, jako amatorzy. No i Bulla wygrał trzy etapy. Do jednego z etapów amatorzy startowali 10 minut później, co mu nie przeszkodziło. I tak ten etap wygrał. Założył żółtą koszulkę. No w klasyfikacji generalnej ostatecznie był 15, ale w klasyfikacji tych amatorów, turystów zajął pierwsze miejsce. Wygrał jeszcze także dwa etapy hiszpańskiej Vuelty, a więc naprawdę dobry kolarz wygrał pierwszą edycję wyścigu Tour de Suisse. Rekordzistą jest Pasquale Furnara, jeśli chodzi o liczbę zwycięstw w tym wyścigu. On wygrywał czterokrotnie, trzy zwycięstwa mają na swoim koncie dwaj Szwajcarzy, Ferdi Kubler i Hugo Koblet. I trzy ma także Portugalczyk Rui Costa, który wystartuje w tegorocznym wyścigu. Ten wyścig rozpoczyna się 6 czerwca. Ja nagrywam troszkę wcześniej, więc może coś tam na liście startowej się jeszcze zmienić, ale myślę, że już wiele się nie zmieni. W ubiegłym roku najlepszy w tym wyścigu był Egan Bernal. Egan Bernal, który jak słyszeliśmy po Giro d'Italia nie mógł polecieć do Kolumbii ze względu na zarażenie COVID-em. No miejmy nadzieję, że szybko Kolumbijczyk dojdzie do siebie i będzie mógł do Kolumbii wrócić, będzie mógł świętować to swoje zwycięstwo w Giro d'Italia. Ale wyścig dookoła Szwajcarii to także polskie akcenty. No najwyżej na drugim miejscu ukończył ten wyścig Piotr Wadecki, to było w 2002 roku, ale bardzo dobrze spisywał się także w Szwajcarii Zenon Jaskuła. Był trzeci w klasyfikacji generalnej w 1995 roku, Zenon Jaskuła, który dziś obchodzi urodziny, tak więc wszystkiego dobrego, panie Zenonie. Zenon Jaskuła w 1993 roku na górskiej czasówce z Solury na górę Balmberg w Jurze wygrał z taką przewagą, to był 93 rok, czyli ten najlepszy rok Zenona Jaskuły, kiedy był także trzeci w Tour de France, że drugi Tonkow stracił do niego wprawdzie 15 sekund, ale już trzeci Rebellin półtorej minuty. Czwarty na tej czasówce był Tony Rominger, wszyscy z bardzo dużymi stratami. No, jedna trzecia peletonu właściwie powinna z tego wyścigu wylecieć za przekroczenie limitu czasu po tym, co pojechał Jaskuła podczas tej jazdy indywidualnej na czas. Oczywiście sędziowie no, zmienili troszkę reguły, tak by cały peleton mógł pojechać dalej, no ale rzeczywiście forma Zenona Jaskuły wtedy była naprawdę niesamowita. W tym roku mamy trzech Polaków na trasie. Będzie Maciej Bodnar, oczywiście w ekipie Bora Hansgrohe. Będzie Michał Gołaś, Ineos Grenadiers i będzie Szymon Sajnok w Cofidisie. Przyjrzyjmy się może trasie teraz tego wyścigu. Pierwszy etap to będzie jazda indywidualna na czas, niespełna 11 km. W zasadzie płaska, ale jest kilka technicznych zakrętów, szczególnie na początku przy wyjeździe z miasteczka, a później trochę prostych, na których można złapać ten dobry czasowy rytm. Wydaje się, że tutaj tacy kolarze jak Rohan Dennis będą mogli poszaleć. Rohan Dennis, który zresztą w ubiegłorocznej edycji wyścigu był drugi. Drugi etap, 183 km z Neuhausen am Rheinfall. Tam są niedaleko wodospady Rhein. W drugiej części tego etapu mamy trzy górskie premie. Najpierw Glyś, to jest ponad 8 km podjazdu, 4,7%. Później Oberiken, prawie 8 km, 5,1%. No i na koniec licz trasę, już krótszy podjazd, bo tylko 2400 metrów, ale znacznie bardziej stromy, bo tam średnie nachylenie to jest 8,3%. I to wzniesienie kończy się 10 km przed metą, a więc tutaj naprawdę sporo może się wydarzyć. Trzeci etap, 183 km, pagórkowaty, właściwie bez płaskich odcinków, cały czas góra, dół, niby nie ma aż tak wysokich gór, ale 2,5 tysiąca metrów przewyższenia na tym etapie jest, a końcówka na takim fałszywym wypłaszczeniu. Czwarty etap, 171 km, no
znowu tutaj peleton może się podzielić w końcówce na tym podjeździe pod Zannemozer. To jest 7,5 km, 4,4 nachylenia. Myślę, że kilku szybkich zawodników może tutaj stracić, no ale jeszcze będą mieli 9 km zjazdu do Gstaad. Tam będzie można gonić peleton w ten sam finisz mieliśmy na wyścigu w 2018 roku. Wygrał Chris-Jul Jensen po ucieczce wtedy, ale on sam został z tej ucieczki, zanim już przyjechał duży peleton. Etap piąty, 172 km. Pierwsze 100 km w zasadzie płaskie, ale po podjeździe, bo na początek mamy Col du Pilon, to jest prawie 7 km podjazdu, 5,1 średnie nachylenie, piramida górska pierwszej kategorii i dopiero później po zjeździe rozpocznie się ten płaski odcinek, no ale w końcówce znowu Bracz, 8 km podjazdu, 8,4, krótki zjazd i kolejne 7 km wspinaczki do mety w Leukerbad. Etap szósty, 130 km, na początek Gotthard Pass, 8,5 km, 7,2, później Lukmanier Pass, 18 km podjazdu, 5,6 nachylenia. No i na koniec mniej stromy podjazd do mety w Sedrun. Etap siódmy to będzie druga w tym wyścigu jazda indywidualna na czas, tym razem nieco ponad 23 km. I tak naprawdę no to trzeba wjechać i zjechać z Oberalp Pass. W górę to będzie 9,5 km. 6,5%, a potem zjazd i taka seria zakrętów doprowadzająca do Andermatt. No i etap ósmy, etap ostatni, etap królewski, to 60 km, start i meta w Andermatt. Tu będzie do przejechania Oberalp Pass, ale tym razem od drugiej strony Lukmanier Pass, 16,5 km, 5,3%. No i Gotthard Pass także od trudniejszej strony. Tutaj będzie 13 km podjazdu, 6,8 nachylenia, zjazd, no i później kilka kilometrów płaskiego terenu do mety. Tyle jeśli chodzi o trasę tegorocznego wyścigu. Ona została troszkę zmieniona ze względu na to, że na wysokich przełęczach leży ciągle śnieg, a więc organizatorzy musieli trasę trochę pozmieniać. No i w sumie mamy trasę właściwie dokładnie taką samą, jaką planowano w roku ubiegłym, kiedy ten wyścig z powodu pandemii został odwołany. A jeśli chodzi o faworytów, no mówiłem o Carapazie. On troszkę inaczej niż chociażby Geraint Thomas czy Ligiport, którzy startują w Dauphiné. On miał inny system przygotowań. On był cały czas w Ekwadorze, razem zresztą z Markiem Sawickim, który pojechał się nim opiekować. No i Richard Carapaz, zwycięzca Giro z 2019 roku, będzie startował w Szwajcarii i jakby wtedy dopiero, zresztą mówił o tym także Dave Brailsford, że dopiero wtedy ta drużyna zostanie ułożona na Tour de France, no i zostanie ułożona hierarchia tak naprawdę w zależności od tego, kto jest w jakiej dyspozycji. Wraca po swoich przygodach na rowerze górskim, zresztą bardzo udanych, Matthew van der Poel. Matthew van der Poel, który w Nowym Meście chociażby wygrał wyścig, no i tam wyprzedził po świetnym finiszu Pitcocka, który niestety no, złamał obojczyk na treningu, a więc nie będzie mógł startować ani w Szwajcarii, ani w najbliższym czasie w innych wyścigach. Matthew van der Poel na szosie ostatni raz startował w Liège, a więc no, to jest dosyć długa przerwa, ale cały czas był obecny na tym rowerze górskim. No i kolejny z kolarzy, którzy tutaj na pewno będą chcieli w tym wyścigu walczyć, to Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe będzie oczywiście liderem ekipy Dekeny Quickstep, no i mistrz świata z Imoli. Jest przygotowany do tego wyścigu. Będą te etapy dla dynamicznych kolarzy, te w zasadzie drugi, trzeci, czwarty i myślę, że tam Julien Alaphilippe będzie chciał powalczyć. No i oczywiście później w górach też, no bo przecież pokazywał nam już na Tour de France, że w górach walczyć także potrafi. Bora Hansgrohe przywozi Maxa Schachmana, no i myślę, że przed Schachmanem też duża szansa pokazania się w wyścigu w Szwajcarii. Będzie jechał w terenie, jaki lubi i myślę, że na Schachmana trzeba tutaj zwracać uwagę, podobnie jak na Benoît Cosnefroid, który jedzie w ekipie AG2R jako lider. Jeśli chodzi o pozostałych kolarzy, no to myślę, że tutaj ciekawostką jest też powrót Thomas Dumoulin. Tom Dumoulin, który na początku roku stwierdził, że rozstaje się z kolarstwem, że ma kolarstwa dosyć, teraz zaczął myśleć już o igrzyskach olimpijskich przede wszystkim. No i
To jest Szwajcaria, ma pokazać, w którym miejscu jest w tej chwili zwycięzca Giro d'Italia z 2017 roku. Jaka jest w tej chwili jego forma i czego potrzebuje, żeby w ogóle do reprezentacji na Igrzyska się zakwalifikować. Astanę poprowadzi Jakob Fuglsang. Jakob Fuglsang, który miał nie najlepszy początek tego sezonu. To nie był ten Fuglsang, jakiego pamiętamy z lat poprzednich. No i także Fuglsang chciałby się teraz odrodzić. On też od Liège nie startował, był na długim zgrupowaniu na Teide. I no na pewno tutaj Fuglsang będzie jednym z faworytów tego wyścigu. Będzie też, będą nasi znajomi z Giro d'Italia, będzie chociażby Domenico Pozzovivo, który pamiętamy wycofał się po kraksie po szóstym etapie Giro d'Italia. On też wystartuje w Szwajcarii, będzie liderem Kubeka Assos. Kolejny kolarz, który leżał na Giro, to Marc Soler. Marc Soler, który po 12 etapie się wycofał. Też jedzie tutaj w barwach Movistaru. Team Bike Exchange ma Estebana Chaveza. No, też świetny góral, też kolarz, który z pewnością ma ochotę, żeby wygrać taki wyścig, bo w sumie w tym, na tej liście wygranych takich sukcesów Chavezowi troszeczkę brakuje. Będzie Sam Omen w Jumbo-Visma, będzie Thijs Benoot w teamie DSM. Będzie Wout Poels w Bahrain Victorious, który także od Liège się nie ścigał. Mówi się, że być może, ale to jeszcze nie jest potwierdzone. Jeszcze akurat w tej drużynie mamy chyba tylko 4 albo 5 kolarzy w tej chwili na liście startowej, czyli Hugh Carthy z Education Nippo. W tej drużynie pojedzie Rigoberto Urán, który w tym roku startował tylko w Étoile de Bessage i w Katalonii. Więcej startów nie miał, siedział teraz, przygotowywał się w Kolumbii i Rigoberto Urán także będzie chciał w Szwajcarii powalczyć. Mamy kilku reprezentantów gospodarzy, mamy kolejnego znajomego z Giro d'Italia, czyli Gino Medera w ekipie Bahrain Victorious. Meder, który wygrał 6 etap, później po 12 musiał się wycofać. Będzie Mark Hirschi, będzie Stefan Bizeger, będzie Stefan Kung, będzie reprezentacja Szwajcarii, coś co mamy także podczas chociażby Tour de Pologne, że jedzie reprezentacja Polski, tak samo w wyścigu dookoła Szwajcarii pojedzie reprezentacja Szwajcarii, w której kolejny znajomy z Giro d'Italia, Simon Pelot. Simon Pelot, który tak dzielnie walczył w ucieczkach, wygrał tę klasyfikację Fuga Bianchi, no i teraz będzie chciał na swoich terenach, bo przecież jest Szwajcarem, pokazać się z dobrej strony. Mamy 19 ekip oczywiście World Tourowych, mamy automatycznie zakwalifikowaną grupę Alpecin Phoenix, mamy dzikie karty dla Total Direct Energy i Rally Cycling. No tak to wygląda, jeśli chodzi o faworytów tego wyścigu. No, ściganie w Szwajcarii jest zawsze fajne. To był zawsze fajny wyścig i tak jak mówię, troszkę szkoda, że ta jedna z najstarszych etapówek straciła gdzieś tam na znaczeniu, a może straciła na uwadze kibiców, no to warto. Warto zwrócić uwagę na wyścig dookoła Szwajcarii, bo chociażby z tej listy kolarzy, których wymieniłem, no na pewno będzie kogo oglądać i na pewno ta walka będzie wyglądała bardzo fajnie. Także zapraszam Was na wyścig i zapraszam Was do jeszcze jednej rzeczy, bo Szwajcaria oczywiście, no sery, zegarki, banki, no czekolada, mnóstwo rzeczy się nam kojarzy, a ja polecam Wam jeszcze jedno miejsce. Jest taka wioska w Szwajcarii, która nazywa się Susz. To jest niedaleko Davos, niedaleko St. Moritz i tam powstało niezwykłe Muzeum Sztuki Współczesnej. Naprawdę niezwykłe. W budynkach średniowiecznego klasztoru i browaru. Muzeum Sztuki Współczesnej Grażyny Kulczyk ze wspaniałą naprawdę kolekcją także wielu wybitnych polskich artystów. Tak więc ta mała, malutka miejscowość, która liczy 200 mieszkańców, na pewno jest warta odwiedzenia. No i zapraszam Was oczywiście do subskrypcji kanału i do zadawania kolejnych pytań, bo już kilka dostałem do tego programu pytania-odpowiedzi, ale jeszcze na kolejne czekam.